Razem zagra Łukasz Matej. Numer 38 Bartosz Iwan. I z numerem 20 Mateusz Zachara. Nie zapominamy również o 12 zawodniku z tym numerem tradycyjnie. Zobrzańska! Dziękuję Państwu, dziękuję kibicom Górnika, a do dyspozycji trenera pozostają Norbert Witkowski, numer 33, Aleksandr Szewelukin, piątka, Siergiej Moszligow, numer 7, Przemysław Oziębała z 8, Maciej Majka, numer 13, Tomasz Wełnicki, numer 31, Wojciech Łuczak, numer 89, Borys Pandzia, zamiast Macieja Majki, Borys Pandzia, numer 23. Trenerem drużyny jest pan Ryszard Wieczorek, asystentem Marcin Prasą, trener bramkarzy Mateusz Szymowik, Igor Nagraba, kierownik.
Panie kapitanie, drużyna gości mam prawo wyboru. Niebieskie, żółte, żółte. Oj, niebieskie było. Pan wybiera. Zaczynacie panowie. Zapraszam panowie jeszcze na chwilę. Jeszcze na chwilę pan stanie z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jeszcze raz.
Tak jest! Siła! Siła! Atak! Zbieraj! Zbieraj! Yeah.
Thank you.
Trzaski! Atak! Mamy się, mamy grania, ale piwki! Szanowni!
poprosimy sportowy kontroler doping, który z pewnością przydałby się teraz podopiecznym trenera Ryszarda Wieczerka. Za chwilkę wracamy do gry. 37 minuta spotkania. Górnik Zabrze, Widzew Łódź 0-1. Thank you.
czasu. Wielkie emocje, wielkie składanie po 15 minutach w przerwie.